Cześć kochane ziomeczki, to ja Wojtas, zabierzemy się dzisiaj za, proszę ja was, Whiplash Metallica, Whiplash, to jest po prostu coś pięknego. Riff pierwszy, intro, uwaga. To było całe intro. Pierwszy i drugi riff to było całe intro. Tamten ten power chord 5-7 zostawiamy po prostu w utworze. Musicie się dostosować w utworze. Tam jest bodajże na 6 taktów wybrzmiewanie. Niech sobie to ciągnie. Teraz mamy następny riff. Tak, ten riff to jest taki przed zwrotką, aczkolwiek zwrotkowy jest bardzo, bardzo podobny. Oba są dość trudne właśnie na kostkowanie tutaj, na przemienne kostkowanie, tu koniecznie musimy śmigać. Dobra, skupmy się na następnym riffie. Ten riff też jest dość trudny, to akurat na 5-5 sobie tu musimy krótko zagrać. Na 5-5 musimy sobie po prostu tutaj krótko zagrać. Dobra, następny riff. No, ten riff jest też właśnie taki dość szybciutki taki. Musimy też szybko zmienić palce. Skupcie się na nim. To nawet zaznaczyłem na niebiesko, że taki trudniejszy riffik był, prawda? Teraz zagrajmy riff siódmy pod solo. On jest prawie że identyczny jak ten wcześniejszy riff szósty, tylko po prostu mamy go w kółko grany ten motyw. Teraz zagramy sobie riff kończący, czyli outro, riff ósmy. To wszystkie riffy w tym kawałku, według mnie, no to jest numer naprawdę bardzo fajny. Dość trudny technicznie, no ale cóż zrobić. Gramy go i po prostu gramy, nie śpimy, gramy, nie leżymy. Papatki.